Zabić jej, gdy chcę. I w podwodnym świecie zniknąć. Jakże w nim cudownie jest. Lubię pływać w wielkim oceanie. Nie ma granic z nim. H2O. Wystarczy kropla. Księżycowe zaklęcie. Upewnij się, czy są dobrze przywiązane. Musi być podwójny węzeł. Czarne balony tu nie pasują. Przepraszam. To przyjęcie, Elliot. Wesołe, radosne. Witajcie w gotyckim świecie. To nie jest śmieszne. Dzisiaj są urodziny mojego taty. Nie mogę uwierzyć, że sama wszystko zorganizowałaś. To bardzo stylowe. Mówiłam już o krewetkach? Tylko 20 razy. Powiedz tacie, że muszą być świeże i najlepsze, jakie złowi. Musimy je tu mieć przed 7:30. Zapisz to sobie. Wyglądasz na spiętą. Nie jestem spięta. Skrzytasz zębami. To się nazywa uśmiech. Elliot, same czarne i żółte, a inne kolory? Dobra, dobra. Chcesz, żeby coś się udało? Licz na siebie. Plan wieczoru. Okej, gości będziemy witać od 8:00 do 8:40. Tato będzie o 9:00. A co jeśli nie? Gra w squasha. Wróci punktualnie. Życzenia i wręczenie prezentów potrwa do 9:05, a potem Elliot będzie grał na oboju do 9:10. O 9:40 podamy przekąski. W międzyczasie masz półgodzinną lukę. Wtedy wygłoszę mowę. Zmierzyłam czas i wyszło 27 minut i 30 sekund. Zostawię 2,5 minuty na aplauz i resztę życzeń. To mi wygląda raczej na plan bitwy. Muszę przećwiczyć mowę. Drogi tato, wszystkiego najlepszego dla najwspanialszego, najzabawniejszego, najelegantszego i miłego taty na całym świecie. Od czego zacząć? Od początku. Dzień pierwszy. Piątek. Pierwszą osobą, którą ujrzałam, byłeś ty. Zakochałam się w tobie od pierwszego wejrzenia. To przepiękne. Może być. Przyszłam cię ostrzec. Ostrzec? Przed czym? Nigdy nie rozmawiaj z węgorzem. Nie ufaj tym rybom. Czemu miałabym gadać z rybami? Posłuchaj uważnie. To bardzo ważne. Nie wolno ci patrzeć w oko księżyca. Księżyca? Podczas pełni. To niebezpieczne. Nie patrz na niego, ani na jego odbicie. I kiedy się pojawi, nie dotykaj wody. Pod żadnym pozorem. Ale... Cześć, Clio! Widziałyście ją? Tę kobietę. Stała dokładnie tutaj. Jaką kobietę? Wie o nas. Mówiła coś o księżycu w pełni. Nic nie widziałam. Ja też nie. Powiedziała... Nie rozmawiaj z węgorzem. I radziła unikać księżyca w pełni. Chyba za długo siedziała na słońcu. Była jakaś dziwna. Patrzcie, co mam. Śliczne, prawda? Ale ładne. Hej, Em. O, hej, Byron. Co to było? Nie żartuj sobie, nic takiego. Byron, odpada. Głupio się czuję, nic nie robiąc. Dzięki, mamo, ale chcę to przygotować sama. Jestem z ciebie dumna, kochanie, i wiem, że twój tato też. I wierzę, że dzisiejsze przyjęcie wszyscy zapamiętamy na bardzo, bardzo długo. Wciąż chodzą mi po głowie słowa tej kobiety. Nie patrz na księżyc. Zapraszam do środka. Te bzdury. Zapomnij. Ciocia Dia, cieszę się, że przyszłaś.
Cześć, babciu. Świetnie wyglądasz. Ty również, kochanie. Doktor Bennett, witam serdecznie. Chyba nie znasz jeszcze Candy. Cześć, Candy. Śliczna sukienka. Dziękuję. Cieszę się, że wspólnicy taty są w komplecie. Niezła chata. Dzięki, Zane. Louis, w samą porę. Uwielbiam przyjęcia. Dobrze, postój przy drzwiach, a ja skoczę po napoje. Na dziewczynę taty Zane'a. Słucham? Pewnie poleciałaś na kasę. Co się z tobą dzieje? Nic mi nie jest, Ricky. Czuję się świetnie. Chciałbym, żeby moja córka tak się dla mnie poświęcała. Masz sporo włosów w nosie, Harrison. Istna dżungla. Właśnie, byłyśmy w drodze do łazienki. Ta na razie... Uwielbiam widok wody. Jest przemęczona. Bardzo ciężko pracowała, aby to przyjęcie się udało. Zabiorę ją na świeże powietrze. Ciociu Mio! Za studnica. Wycięła się z kota? Ci wszyscy ludzie są jacyś dziwni. Ich nogi nie wyglądają dobrze. Musisz usiąść. Spójrz na ryby. Są ładnie zbudowane. Przynieść ci coś? Zjadłabym kanapkę z serem i pysznymi sardynkami. Właściwie zapomnij o serze. Wystarczą sardynki. Okej. Nie odchodź. Zaraz wracam. Rzeczywiście niespodzianka. Dziękuję, kochanie. Nie spodziewałem się. Wszystkiego najlepszego, tato. Dziękuję, to jej zasługa. Cześć, Ricky. Gdzie ta moja idealna córka? Pójdę jej poszukać. Witaj, mamo. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Nigdy nie wiem, jak to otworzyć. Chcesz jeść sardynki? Nie. To dla Emmy. Gdzie ona jest? Na zewnątrz. Nad wodą. Sama na zewnątrz? Thank you.
się tu nie zgadza. Bardzo inteligentna uwaga. Wszędzie was szukam. Widziałyście Emmę? Znalazłyśmy to. To buty... Emmy? Clio, Emmy? Ricky? Clio? To byłby bardzo duży błąd. Przepraszam, ale gdy pojawił się księżyc, zaczęłyście się dziwnie zachowywać. To o to chodziło tej kobiecie. Próbowała nas ostrzec. Jaka znowu kobieta? Tamtej nocy na wyspie Mako także była pełna. Musicie wejść do wody. Wyspa Mako jest wspaniała nocą. Nie widzieliście czegoś takiego. Luis, wyciągnij ją. Ja? Dlaczego ja? Przecież my nie możemy się zamoczyć. Padłybyśmy ofiarą zaklęcia i musiałbyś nas wszystkie wyciągnąć. Płyńcie ze mną na wyspę Mako. To najcudowniejsze miejsce. Tam jest jak w podwodnym raju. Moglibyśmy tam zostać na zawsze. Emmo, oczywiście, że z tobą popłyniemy. A teraz złap mnie za rękę i pokaż mi drogę. Ogon powinien już dawno zniknąć. Jest sucha, ale nadal jest syreną. Czemu tak to się dzieje? To przez pełnię. Ta starsza kobieta o tym mówiła. Jaka starsza kobieta? Lubię mój ogon takim, jaki jest. Jest doskonały. Czy to ty, Emmo? Nie, tylko my. Leo i Ricky. Plotkujemy. Szukam Emmy. Jej tato już jest. Proszę uważać na nietoperze. Co? Dziś jest ich naprawdę dużo. Bardzo dużo. Właściwie są ich tysiące. Cześć, ciociu. Chcesz popłynąć na wyspę Mako? Hej. Emma nie jest dziś do końca sobą. Co mnie i Lisa robią z tym dzieckiem? Mało brakowało. Musimy coś zrobić, zanim wszyscy zaczną jej szukać. Okej, jest 9:08. Według planu Elliot będzie grał do 9:10, co oznacza, że mamy 2 minuty. Muszę coś zjeść. Teraz umieram z głodu. Jedzenia! Sardynki. Nie hałasuj. Zostań tutaj. Nie mogę tam wejść w takim stanie. Dobrze. Co powiesz na suszenie parowe? Byron! Byron, tu jestem! Fajne jacuzzi. Jak woda? Chodź tu, to ci pokażę. Bliżej, Byron. Podejdź bliżej. Jadłaś sardynki? Znalazłem Emmę. Jest w jacuzzi. Gadałeś z nią? Nie, była trochę zajęta. Całowaniem Byrona.
Przestańcie. Spoko. Ciekawe przyjęcie. Na razie, Byron. To mi się podoba. Musimy ją zamknąć w jej pokoju. Przecież nie możemy jej tam zabrać na oczach wszystkich gości. Użyjmy tego. Kiepski dowcip. Leon, ja też cię lubię. Zastąpię Emmę. Jest trochę zdenerwowana. Naprawdę to dziwne. Błagała mnie. Cóż, skoro tak... Proszę o uwagę. Chcę wygłosić mowę w imieniu Emmy. Na cześć jej taty. Drogi panie Gilbert. Tato. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla najwspanialszego, zabójczego, nie, zabawnego, coś tam, najmilszego taty na całym świecie. Czym byłby świat bez ojców? Byłoby więcej miejsca dla reszty. Żartowałam. Ojcowie, czym byłby świat bez ojców? Widzieliście może Emmę? Ona potrzebuje spokoju. Jest w łazience, uprawia jogę. Pan Gilbert jest wspaniałomyślny. Pamiętam, że gdy miałam 12 lat, zrobił mi kanapkę z serem. I nieważne, że ją potem zwymiotowałam. Liczą się dobre chęci. Poza tym dobrze się ubiera. Jak na dorosłego. Ale jak mam podać owoce morza? Są w łazience? Wysłano mnie po nie. Okej, więc daj nam minutkę. Proszę. Podsumowując, chciałabym podziękować panu za bycie ojcem. Możecie zacząć klaskać. Panie i panowie, prosimy o udanie się do kuchni. Za chwilę podamy kolację. O tak. Nie chcę tu być. Chcę popływać. W wodzie jest przyjemniej. Zostań tu, to będziemy cię kryć i ani słowa. Byron, przykro mi, że nam wcześniej przerwano. Mnie też. Tutaj nikt nam nie przeszkodzi. Podejdź bliżej. Kolejny chłopak? Byron, kolacja. Pośpiesz się, zanim wszystko zjedzą. Pa. Zaczekaj, też idę. Nie możemy jej tu dłużej trzymać. To nie był najlepszy pomysł. Nie. Mam klucze do kafejki. Skąd je masz? Wilfred zatrudnił mnie jako informatyka. Cóż, w zasadzie wcale nie jestem aż tak głodny. Zjadłem duże śniadanie z rana. Uważam, że wasza córka potrzebuje starej, dobrej dyscypliny.
ta dziewczyna będzie się grubo tłumaczyła. Spałaś? Nie, ja też nie. A co jeśli już zawsze taka będzie? Co jeśli jej ogon nigdy nie zniknie? Zawsze zostaje cyrk. Co ja tu robię? Co się stało? To długa historia. Tato! Nie martw się o to. Ekipa sprzątająca się tym zajmie. Emma. Gdzie byłaś? Pół nocy ciebie szukaliśmy. Przepraszam. Nie umiem tego wyjaśnić. Głupio mi, że tak się stało. Przepraszam za moje zachowanie. Może to kwestia dojrzewania. Kiedy byłem młody, to sam kiedyś zaszalałem i napchałem tacie do kieszeni kuleczek z waty. Twój wieczór choć trochę się udał? Czy przemowa Clio była w planach? Nie, improwizowała. Pamiętam, co ci chciałam powiedzieć. Ostatnia część brzmiała: tato, byłeś przy mnie, gdy uczyłam się pływać. Nigdy nie wiedziałeś, jak bardzo się bałam, ale to, że byłeś obok, dało mi odwagę. Wydobywasz ze mnie to, co najlepsze. Dziękuję. Proszę bardzo. Kocham cię. Ja ciebie też. Nie chcę więcej przez coś takiego przechodzić. My również, uwierz mi. Najgorsze jest to, że do końca nie wiem, co robiłam. Lepiej, żebyś tego nie wiedziała. Hej, Emo, dzięki za wieczór. Masz najsłodsze usta na świecie. Na razie. Usta? Moje usta? O czym on mówi? Hej! Hej! Opracowanie i udźwiękowanie.